Siemka, Tremka, witam Was na kolejnym odcinku z Dark Orbit. Dzisiaj powiemy sobie parę słów o evencie, który się rozpoczął niedawno. Evencie, który wystartował tak naprawdę wczoraj, 6 listopada i będzie trwał do 29 listopada. To są takie trzy okresy rankingowe, w których będziemy... Zresztą... Tutaj macie takie grube info, że... Ciężko to szczegółowo powiedzieć, ale mniej więcej... Będziemy sobie robić Wrota Wieczności, które mają z nami podobno pozostać na stałe, ale będą tutaj rankingi, prawda? Te trzy rankingi, które zostaną teraz rozliczone podczas tego eventu. Czyli teraz sobie to robimy, prawda? Tak jakby na ranking, a potem już będzie bez rankingu, będzie można sobie samemu to robić, tak to widzę. Te rankingi mają tam jakieś nagrody, ale to sami możecie sobie przeczytać, wiadomo, na początku jest jakaś premka i... Najlepsze pierdały, a potem coraz gorsze, jak to zawsze. A co nas interesuje, jako takich zwykłych graczy, to jest to, że pojawia się coś takiego jak akcelerator indoktrynolu, który można zdobyć w tych wrotach, który posłuży nam do podbijania niektórych rzeczy na poziom aż 20. Teraz jest do 16 poziomu ulepszenia, tutaj będzie można aż 20. Spis tych itemów, które można podbić, jest tutaj, prawda? Też zostaje zwiększony... Znaczy limit tego akceleratora indoktrynol do 3000, a RWA zostaje zwiększone z 3000 do 10000. Pewnie będą tam duże koszty, prawda? Jak zdobyć, w ogóle jak się dostać do tego tych wrót, prawda? Trzeba z XBL mapy, czyli jakiejś z Blacklight, użyć procesora wieczności, coś takiego, którego będziemy z tych fragmentów wieczności, zaraz wam powiem, jak je zdobyć. Tutaj gdzieś, o jest. Możesz zdobyć fragmenty wieczności, wykonując zadania specjalne oraz niszcząc inwoki albo behemoty, prawda? Zadania specjalne to są po prostu trzy misje, które... Chyba trzy misje, które trafiły po prostu do naszego tam, wiecie, tej rozpiski misji, które możemy robić. Trzy na pewno widziałem, może jest ich więcej, ale trzy widziałem. No i dobra, no i co możemy z tym zrobić? No możemy zrobić ten procesor i wskoczyć tam. I sobie robić te wrota. Podobno mamy jedno życie. Po przekroczeniu wrót masz jedno życie do wykorzystania z nieskończonymi się falami, prawda? Co ileś tych fal będzie oczywiście można wyjść z tych wrót. Jeśli umrzemy, no to resetują nam się wrota, zaczynamy od początku. Tak jak ostatnio na wrotach wieczności, oczywiście zbieramy ekstrasy, które nam się kumulują, czyli na przykład do damage'a i tak dalej. Jeśli wybierzecie na przykład do damage'a, to macie mniejszą szansę, że w przyszłości do damage'a się pojawią kolejne. W sensie na przykład na damage do laserów, prawda? Czyli jak jest niski damage do laserów na przykład, to może taki, wiecie, 50%, to może warto wybrać sobie wtedy coś innego, jeśli jest coś fajnego. Ale no nie zawsze. Nowe przedmioty to właśnie, tak jak powiedziałem, tutaj w tej fragmenty wieczności, procesor wieczności to się łączy, prawda? Fragmenty Blacklight tam będą służyć nam do tworzenia niestabilnych modułów, które pojawiły się w montowni. Ten akcelerator indoktrynol, to mówiłem. Krypta to jakaś chyba skrzynia, no nowa skrzynia z łupami. I deszyfrator Blacklight, to wiadomo, do otwierania tam tych pierdół. Niestabilne moduły. Są to moduły ulepszające statek, które zapewniają losowe zmiany losowo wybranym statków. Istnieją dwie serie, gdzie X1 i X2. X1 małe zmiany wprowadza, X2 duże zmiany. No i tam jakieś te moduły są, prawda? Tutaj macie rozpiskę projektów w montowni, które się pojawiły. No to ten procesor wieczności nas interesuje. Zobaczcie, 500 fragmentów wieczności. Jak rozwalałem inwoki, to wypadało z nich po około 20 tych fragmentów. Wiecie, jako po prostu tam osoba, która sobie tam biła przy okazji. Nie jako... No ale no, te słoneczko daje, także... Tu raczej nie ma znaczenia, czy samemu się bije, czy w ileś osób, tylko po prostu trzeba to słoneczko dostać z tego inwoka i będzie. Z behemota pewnie dużo więcej. Za misję już widziałem, która wymaga zadać tam ileś obrażeń behemotowi, dostaje się od razu te 500 fragmentów, także też można tam wskoczyć. Za pokonanie jednego behemota może nawet, nie wiem ile tam tych obrażeń było, ale nie było ich jakoś kosmos dużo, także jak ktoś znajdzie ekipę na behemoty, to spokojnie to sobie zrobi. Tutaj już o tym mówiliśmy, te akcje rankingowe. Jest ta akcja wzmocniona gorączka, znaczy wzmocnienie statków gorączka, tak jak ostatnio są jakieś okresy, w których są wzmocnione statki. Jest licencja bojowa z nagrodami oczywiście.
I co tu mamy jeszcze? Mamy nowy statek, który ma coś takiego, że umiejętność chyba pasywna to jest, że podwaja swoje modyfikatory, czyli jak coś mu zmniejsza na przykład tutaj HP o 5%, to zmniejszy o 10%, a jak zwiększa na przykład damage o 10%, to zwiększy o 20%. I ma coś takiego jeszcze fajnego, że jak przyjmuje obrażenie od NPC-ów, to to 80% obrażeń otrzymywanych zamieni się w HP, czyli dostaje tylko 20 obrażeń, a 80 przywraca mu życie. Także tak leczy się z tego, co go biją moby przez 20 sekund. Także tu jest bardzo dużo takich rzeczy, które będą nam pomagać mocno w tych wrotach właśnie. Jest też technologia, która powoduje, że 10 sekund jesteśmy tak naprawdę nieśmiertelni na NPC-ki. Możemy co 30 minut tego używać. I to już tyle z takich rzeczy tutaj, z tego info. A tutaj jeszcze Uridium we Wrotach Wieczności posiada limit. Po zdobyciu określonej max ilości Uridium z wrót, Uridium przestanie być nagrodą za wrota, wszystkie inne nagrody będą dalej dopisywane. Czyli mamy maksymalną nagrodę za te wrota, którą otrzymujemy w momencie, kiedy je ukończymy, czyli po prostu wypadniemy z tych wrót, wtedy otrzymujemy tą nagrodę za całe te wrota. Tutaj macie rozpiskę tych fragmentów Blacklight, które dostaniemy, i szansy na akcelerator indoktrynolu za kolejne fale, prawda? Dobra, już tam widziałem, że ktoś pod 400 podchodził, czy nawet więcej, także... No i tam jakieś tutaj nowe moby w tych Blacklight wrotach będą. Ale teraz już może przejdźmy do samej gry. W samej grze to tak, pierwsze co, to musimy wyfarmić ten procesor. Może wam pokażę te misje, które tam widziałem. Też przy okazji, tak, może inwołka sobie stuknę, jak będzie gdzieś w pobliżu. Teraz wszyscy, o właśnie, tłuką te inwołki, także nie powinno być to problemem, żeby w ogóle się dostać do takiego inwołka. Wszyscy zgodnie tutaj, myślę, są zdania, że każdy powinien sobie spróbować tych wrót wieczności, więc sobie nawzajem raczej nie przeszkadzają. Dostałem słoneczko, dostałem, uwaga, wypadło z niego 24 fragmenty wieczności, czyli około takich 20 parę inwołków, jak się weźmie tylko udział, a widzieliście, jak to krótko trwało, to no, jak jakiś tam damage zadajecie, to spokojnie złożycie sobie ten procesor wieczności. Tutaj widziałem te misje, o tutaj Behemoth, to jest 1, 2, 3, o nie, tak? To jest 75 milionów? 75 milionów, no to jednak trzeba troszkę naklepać w tego Behemota. Ale od razu daje 500 tych fragmentów, prawda? Czy mnie coś klepie? Klepie mnie, a masz. I tam jeszcze niżej były kolejne misje. O, widzicie? Tu jest jakaś kolejna misja. I kolejna, wszystkie dają dość sporo tych fragmentów. Tu znowu 500, tu 350. O, tu 350, to jest czwarta już misja. No to widzę, 4 misje tutaj są. No i tak to wygląda mniej więcej. Do montowni jeszcze nie zaglądałem, ale możemy rzucić okiem, jak to tam wygląda. Jeszcze nie ogarnąłem poprzednich rzeczy. A właśnie, pierw może zaczniemy od tych ulepszeń. Czy te lasery też są w pakiecie? Domyślam się, że lasery, które... O, widzicie, można tutaj te akceleratory trzeba teraz mieć, żeby podbijać dalej, i to całkiem ich sporo, zobaczcie, 640, a samo podbicie tego jednego kosztuje mi aż 62 tysiące. No oczywiście na zniżkach to byłoby tam 30 parę tylko, no ale... Ale... Trzeba by mieć zniżkę 25%, jeszcze ulepszać, jak jest ta zniżka na ulepszenie, prawda? Ale to i tak dużo jest, a zobaczcie, ile oleju to pochłania na jeden ten laser. No ale jest to kolejny poziom, na który możemy wejść, prawda, z naszym EQ. Także macie co robić, jak zawsze. Ten nowy statek, gdzie on tu jest? Może on jest z tego, może on jest z przypustki. Tutaj oczywiście macie rozpiskę waszych ekstrasów, ile macie tych procesorów. I tutaj macie tą gorączkę napisane, co akurat jest aktywne, jest podświetlone, prawda? A tutaj mamy... A, z licencji bojowej jest ten nowy statek. Także warto by go też przytulić, prawda? To jest ta najważniejsza nagroda z tego, co tutaj mamy.
niestabilne moduły. O, zapewniają co najmniej 10% wzrost modyfikatorów związanych z uszkodzeniami niektórych statków, z większą szansą wpłynięcia na statki Octus i lub Centurion. Nie ogarniam tego jeszcze, ale pewnie poznamy dokładne znaczenie tego wszystkiego w ciągu najbliższych dni. Tutaj macie te niestabilne właśnie moduły, możecie sobie wycraftić, no do losowego statku wam po prostu je wrzuci. Kliknąłem znowu przypadkowe rzeczy. Dobra, a gdzie jest... O, fajnie, że mnie kolego bijesz. Weź mnie nie bij, co? Gdzie to jest? O, jest. Nie, to nie to. To. Procesor wieczność, widzicie? Potrzeba na niego 500 fragmentów wieczności, 500 ryniusku i 150 tysięcy kredytów, także nic wielkiego. I myślę, że już niedługo się tym zajmę. W sensie mam nadzieję, że dzisiaj sobie wyfarmię ten procesor wieczności. No i sobie nagramy, tak jak ostatnio, pamiętacie Wrota Wieczności? Tak samo sobie teraz, mam nadzieję, nagramy. Kolejny raz już, prawda? Jak tam kolejne nam wrota będą leciały. Znaczy kolejne fale, no także to chyba tyle by było w tym odcinku. On się przyczepił, kurde. Zaraz mu rakietką na zmrożenie. Zmrozimy dupę. Chodź tu, kolego. No chodź. To co? To chyba tyle. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku.